Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles. No i cóż, w kolejnym odcinku z naszej serii oczywiście od zera do milionera, ale to zapewne widzicie po tytule, jak i po miniaturce. Słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem zostawiliście ponad 1500 pozytywnych ocen, właściwie nawet chyba ponad 1600, jeśli się nie mylę. Także cóż, no naprawdę coś pięknego, bardzo wam za to dziękuję, no i już bez zbędnego przedłużania. O, widzę, że trochę za bardzo krzyczę. No w każdym razie, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy już sobie do odcinka. Klasycznie już na początku odbierzmy kilka nagród za ten ranking tygodniowy. Mamy tutaj aktualnie, skończyliśmy w Polsce na 1800 pozycji, no tam troszeczkę niżej jeszcze niż 1800 pozycja. Za to mamy 1200 medalików, nie najgorzej, 4000 za zdobycie srebra, no mogłem wbić podwójne srebro, ale co ciekawe w klanie udało nam się zdobyć czwartą skrzynkę, także za to mam 5000 medalików, więc naprawdę, no przyznacie, że w sumie całkiem, o nawet jakąś prestiżową koronkę zdobyłem. Jest chyba ta brązowa, ta chyba najsłabsza. No tam o te prestiżowe korony to się jeszcze na tym koncie na pewno postaramy. Teraz generalnie gram, wiecie, no gram tylko na odcinkach, a tak jak widzicie te odcinki z od zera do milionera średnio są raz na tydzień, także ciężko by mi było wejść jakoś wysoko w tej prestiżowej tabelce, bo musiałbym po prostu ciągle grać, tak? A jako, że wszystkie gry gram na odcinkach, no to po prostu ciężko byłoby mi to zrobić. Tak widzicie, mamy 37 tysięcy medalików, więc już naprawdę sporo. Ogólnie jak będziemy mieli 100 tysięcy, to zaczynam grać droższe mecze niż te za 2000. Do tego czasu będziemy sobie grali na meczekach za 2000, ale wydaje mi się, że do wbicia... O proszę, mamy darmowy wstęp na Rainbowowe Ruiny. Super, no to sobie może zagramy na początek Rainbowowe Ruiny, chociaż tam pewnie długo będziemy czekali na przeciwnika, więc może nie. Ogólnie czym dzisiaj? Random Trio Speed. Ciekawe, czy jak ja to wejście zużyję na klub, czy jakby wiecie, czy to jedno wejście klubowe też mi się zużyje, a jestem w sumie ciekaw, więc sprawdźmy. Generalnie mamy tutaj Random Trio Speed, okej, no to może być ciekawe, Hanging Around, jak ten napis się pojawia, to zazwyczaj już chwilkę później już wam znajduję przeciwnika, coś mnie zatkało, ale teraz widzę, że dobra, wiecie co, te Rainbowowe Ruiny to zagramy sobie może za chwilkę. Najpierw zagramy klasyczny meczek za 2000 i jak będziemy dzisiaj grali, zapytacie. Będziemy grali Kobrą, ale z drobną zmianą. Ktoś mi zasugerował w poprzednim odcinku, zresztą bardzo słusznie, a to mi się wydaje akurat naprawdę dobrym pomysłem, żeby zamiast grać Małpka z Bumerangiem, Monkey Village i Kobra, zagrać zamiast Monkey Village, żeby dać Mortara. I to naprawdę wydaje mi się dobrym pomysłem, także w tym momencie zagram sobie właśnie w taki sposób, takim połączeniem, jakie tu widzicie. I powiem wam szczerze, ja to połączenie kiedyś widziałem już w grze i wiem, że ono się sprawdza, także jeżeli czegoś strasznie nie zepsuję, to powinno być naprawdę spoko. Dobra, ogólnie postawię tę małpkę w tym miejscu. Okej, może tutaj będzie myślę całkiem spoko, a to dlatego bliżej jakby tej ścieżki, żeby miała jeszcze zasięg tutaj. Zobaczcie, tak to ma ładnie na styk zasięg jeszcze tutaj, bo jeśli się nie mylę, no tak, właśnie te ulepszenia tutaj tej mapki z bumerangiem nie zwiększają jej zasięgu. Ja nie wiem, czy ona ma w ogóle jakieś ulepszenia, które jej zwiększają zasięg. Jeśli ma być szczery. Super, gościu gra farmami, no to teraz zobaczycie potęgę gry Iko na kogoś, kto gra farmami, a przynajmniej mam taką... nadzieję, że zobaczycie. Generalnie jeśli chodzi o ulepszenia, będziemy sobie szli na tę łapkę, to na pewno, ponieważ ta taka łapka mechaniczna jest bardzo dobra na szybkie baloniki, o czym już kilkukrotnie jakby tu wspominałem. No a wiadomo, że w tym momencie tak naprawdę jedynie szybkie baloniki mogą być dla nas jakimś zmartwieniem, ponieważ inne baloniki w grupie rozwiąże nam tutaj bez problemu. Po prostu no, z balonikami w grupie jesteśmy sobie w stanie poradzić bez problemu mortarem, także naprawdę ten mortar po prostu zamiast Monkey Village to jest naprawdę dobry pomysł, zwłaszcza, że on też przecież pozwala... nie trafiliśmy, a to akurat było, nie wiem, całkiem śmiesznie to wyglądało, bo taką serię, wiecie, serię tych bumerangów puściliśmy i żaden nie trafił, no ale cóż, jak widać bywa i tak. Dobrze, no jestem ciekaw, jak sobie chłopak będzie radził. Na pewno nie będzie mógł farmić tak na 100%, no bo ja na niego ciągle wysyłam baloniki, więc jakby chciał sobie tak farmić, wiecie, na 100%, większość swoich po prostu pieniążków tylko cisnąć w farmy, no to prędzej czy później ja bym go, że tak to ujmę,
przeraszował. Myślę, że to jest dobre określenie, że po prostu bym go przeraszował. Dobra, zastanawiam się, na jak długo wystarczy mi taka małpka, nie? Ale wydaje mi się, że spokojnie do rundy siódmej, w rundzie ósmej już ona by miała problem, bo jeżeli on by wysłał na mnie baloniki żółte, to myślę, że no ta małpka mogłaby już mieć pewien problem z defensywą. Myślę, żebym sobie nie poradził, musiałbym na pewno użyć boosta. W ogóle, czy to się nagrywa? Okej, nagrywa się. O, już 5 minut odcinka. Ogólnie, może nie wiem, ktoś zauważył, mam mokre włosy, bo dopiero co wyszedłem z kąpieli. Ogólnie nie wiem, czy wy też tak macie, ale bo generalnie ja ten odcinek nagrywam tak, jest w sumie całkiem późno. Nie wiem w sumie, która jest godzina, bo zdjąłem zegarek przed pójściem. Zresztą, gdybym kąpał się z zegarkiem, to mogłoby się trochę źle skończyć. Ja w sumie nie wiem nawet, czy mój zegarek jest wodoodporny. No ciekawe. Ale w każdym razie nie wiem, czy wy też tak macie, że jak już, wiecie, wyjdziecie z kąpieli, to jedyne, co wam się chce, to położyć się po prostu pod kołdrą i nie wiem, zażyć się tam, wiecie, z jakimś telefonem, czy wiecie, coś sobie poglądać na YouTubie, czy z jakąś książką. Ja tak bardzo często mam, że po prostu, wiecie, bo po kąpieli jest tak, no, czujecie takie lekkie orzeźwienie, że tak to ujmę. Zresztą chyba nawet wskazane jest przed snem swoją drogą wziąć kąpiel. Dobra, wydaje mi się, że jak wyślę na niego... Dobrze. Teraz to generalnie ja potrzebuję tak. Potrzebuję mortara. Postawię mortara. Niech on sobie stoi. Na razie niech stoi tu. Przestawimy go, jeżeli on zacznie coś na mnie wysyłać. Musi to być to ulepszenie tutaj. Bo ono będzie zdejmowało camo. Permanently lose their camo. Tak jak widzicie, camo baloniki, które zostaną trafione przez te flary, tracą permanentnie camo. I to jest świetne, bo wiecie, w tym momencie on by mógł na mnie wysłać na przykład taki rush składający się z tych... Swoją drogą, wyślę tu jeszcze te... Okej. Okay. Robimy taki, w taki sposób. Nie przejmujemy się. On prawdopodobnie się nie zorientuje, że... No ale może ulepszymy na ten wielki... Mam nadzieję, że tak sobie poradzimy w ogóle, jak to sobie wyobraziłem. Zaraz oczywiście zaczniemy stawiać kobry. To w ogóle nie, wiecie, nie ma o czym mówić. Troszeczkę pieniędzy sobie zachowam, żeby ewentualnie, jakby on nam nie wysłał jakiś regrow rainbow rush, móc tutaj chociażby obronić się skillem tej małpki, tak? A nie, nie mogę. Jejku, ja stale zapominam, że ja tu... Jejku, ja tu nie mam czwartego tieru. No ale dobrze, poradzimy sobie. Myślę, że poradzimy sobie i tak. Okej, no to co, teraz odsłaniamy tutaj to czym gramy, tak? On do tej pory nie wiedział w sumie, że my gramy kobrami. Już wydaje mi się, że powinienem ich postawić ciutkę więcej, no ale cóż, dobra, no już jak tak zacząłem stawiać. Chociaż nie, zacznę od tego, aby wiecie, postawić ich możliwie jak najwięcej, a dopiero potem zacznę je ulepszać, ponieważ zbliża się runda ze sterowcami, a kobry naprawdę mogą mi pomóc, w sensie ze sterowcami. Tak jak już wspominałem, one mają dość duży damage, więc jakby tutaj... Tutaj jakby na sterowce one również są po prostu dość dobre. Okej, już lecą zboostowane baloniki, już powolutku go tu męczymy. Ejku, aż komputer zaczął mi, słyszę, że komputer zaczął mi głośniej pracować. Nie wiem, dlaczego on postawił dwie republiki, wiecie, republiki ogólnie... Dobra, czekajcie. A no dobrze, tutaj mortar już zdejmuje camo tym balonom, więc nie mamy się czym martwić. Jakby on wysłał na mnie jakiś pokaźny rush składający się z camo, to pewnie bym nie zniszczył, ale ja wiecie, jeżeli on zacznie mnie rushować jakimś pokaźnym rushem, to ja postawię kolejnego mortara, ulepszonego tak samo, no i wtedy już wiecie, przez dwa mortary, oho, właśnie o tym mówię, ale trochę niepotrzebnie zboostowałem. Niepotrzebnie, dobrze, ten jeden mortar w zupełności wystarczył, bo to by były baloniki w grupie, więc trochę zepsułem z tym, że zboostowałem, no ale dobra, to my go teraz w takim razie teraz go dociskamy, moi drodzy. Ja jeszcze zacznę coś na niego wysyłać z drugiej strony, takie małe, wiecie, no zwykłe różowe baloniki, jak mu nic nie zrobią, to zawsze sobie przychód zwiększę, nie? Zawsze sobie przychód zwiększę, no już widzę, że już powolutku zaczyna mu tu przechodzić, powolutku, ale już widzę, że dobrze nam idzie, że tak to ujmę. Postawimy sobie, okej, ten mortar w tym miejscu to jest akurat dobry pomysł, tylko mu jeszcze musimy ulepszyć, żeby miał ciutkę większy wybuch. No i w tym momencie absolutnie nie ma problemu, jeśli chodzi o jakieś camo. Okej, bo tu nie ulepszyłem flary, dlatego on nie zdjął tego kamuflażu. Mówię wam, republiki, raczej się nie opłaca stawiać republik, jeśli mam być szczery. Dużo bardziej moim zdaniem opłaca się stawiać jak najwięcej plantacji, po prostu. Jak najwięcej plantacji i plantacjami próbować dotrzeć do
dotrzeć do, jak to się mówi, dotrzeć do fabryki, tak? Albo chociażby pójść w to ulepszenie w ten bank, tak? To jest teraz zresztą bardzo popularne, że ludzie właśnie idą w to ulepszenie w ten bank. No zobaczcie, już tutaj naprawdę robi się, no po jego stronie, no widać, że robimy, wiecie, jakąś presję, że ma chłopak jakąś presję. Teraz ja wyślę na niego jeszcze zwykły sterowiec, w sumie dlaczego nie? Wyślę tam masę różowych za tym sterowcem. Pewnie sprzeda Republiki i ulepszy te małpki, w sensie ulepszy, wiecie, te dart małpki na super małpki, na fan klub. Nie zrobił tego? Dziwne. Wydaje mi się, że w tym momencie wygraliśmy. Okej, wygraliśmy. Dziwne, że on w pewnym momencie zaczął w ogóle, przestał w ogóle ulepszać farmy. Nie wiem, to jest trochę dziwne. No ale okej. Przestał w ogóle ulepszać farmy, nie wiem, skupił się jakby na defensywie. Ja rozumiem, dlaczego tak zrobił, bo pewnie przestraszył się, bo zobaczył, że gra na kobry. Ale, więc to jakby wymusiło na nim skupienie się na defensywie, ale tak naprawdę gdyby on nie zraszował, na przykład sprzedał te farmy i wysłał na mnie, no nie wiem, mógł spokojnie wysłać z 5 moabów czy coś takiego, to myślę, że by było po mnie. Ja myślę, że naprawdę byłoby po mnie. No ale cóż, on nic takiego nie zrobił, więc więc tylko się cieszyć. Dobra, skoro tu nam nie może znaleźć, co jest dziwne, dlaczego tutaj, teraz wiecie, teraz tutaj nawet nie będzie nam znajdowało meczyków. Ja nie wiem, ja mam ostatnio do tego pecha, naprawdę. Na tych odcinkach od zera do milionera to po prostu strasznie z tymi meczykami, nie? Jak gram na głównym koncie, to od razu pyk, pyk, jest meczyk, a tutaj to po prostu trzeba czekać i czekać. Dobra, myślę, że tutaj jednak na meczach za 2000 dużo szybciej będzie nam znajdowało przeciwnika. Tak moje nauczone doświadczeniem, bo tu na ogół zazwyczaj naprawdę szybko po prostu znajduję przeciwników. Jejku, powiem wam, jest mi dość... Jest mi teraz, znaczy się chciałem powiedzieć, że jest mi zimno, jest mi strasznie ciepło, bo jak mówiłem wam, że przed chwilą dosłownie wyszedłem z kąpieli, jak wyszedłem z kąpieli, to było mi zimno, więc założyłem na siebie bluzę, a tu jest naprawdę tak ciepło. Ja mam pokój od strony, jak to się mówi, od tej strony, gdzie świeci słońce i tu się naprawdę tak mocno nagrzewa. Okej, mamy przeciwnika. Spoko, fajne statystyki, fajne ma statystyki. Patrzcie, równo do 300 tysięcy. Mu tutaj spadnie. Okej, spoko. My tutaj możemy grać. Naszą taktykę to, że taktujmy, nie boli. Chociaż ja podejrzewam, że on na tej mapce będzie chciał grać Iko. A jeżeli on będzie chciał grać Iko, no to będzie nam to mocno nie na rękę. No ale spróbujemy. Może nie wpadnie na to, żeby zagrać Iko. Chociaż no patrząc na jego winrate, to raczej nie sądzę, że zrobi coś głupiego. Jaki ty masz procent? 64% winrate'u, no to nieźle. To ma lepszy winrate niż ja na tym swoim głównym koncie. No dobra. Zaczynamy. No, będzie grał Iko. No niestety. Ale w sumie spodziewałem się tego na tej mapie, tak? Ciężko się spodziewać czegoś innego akurat na tej mapce. No ale my też zagramy Iko. Znaczy zagramy kobrami, ale... No wiecie, jak gra się kobrami, to gra się Iko, tak? No dobra, on gra Grapeshotem, no nic nadzwyczajnego, Grapeshot jest bardzo dobry. On robił kilka patchy temu, albo nie wiem, może to było w ostatnim patchu, jakby nie jestem w stanie tych patchy ponumerować, jak to wychodziło. Ale Grapeshot został, niech będzie, zrobimy tak, Grapeshot został bardzo, w sensie podnieśli jego cenę, ale to i tak nic nie dało, dalej jest grany i dalej jest bardzo, bardzo... mocny. Kiedyś chyba kosztował 500, jeśli się nie mylę. Teraz kosztuje 550. Być może jakbyście sobie odkopali jakieś moje starsze odcinki, to tam na pewno mówiłem o tej zmianie. Także możecie mniej więcej po dacie publikacji tamtych odcinków zobaczyć sobie, kiedy to było. Tak samo jak Destroyer, czyli to ulepszenie statku pod to, wiecie, pod to takie szybkie strzelanie. To jest chyba trzecie ulepszenie w lewo, jeśli się nie mylę. Też przecież został... jak to się mówi... Też przecież to ulepszenie zostało... Okej, bo on teraz trochę mnie będzie bolał. To, co on na mnie wysłał, trochę mnie boli, więc... Ulepszymy sobie na tę łapkę i już mamy od razu główki. W sensie... Jak to się mówi? No, trzecie ulepszenie w lewo, jeśli chodzi o statek. O łódkę. O tę łódkę tutaj, bo wiadomo, jest jeszcze łódź podwodna, ale nie o nią mi chodzi. No to kiedyś kosztowało 2200 chyba, a potem nikt tym nie grał, bo to było za drogie, to nie jest warte 2200. Teraz kosztuje 1500 i tak jak zapewne widzicie, jeśli chodzi o gry, gdzie jest woda, o właściwie mapy, gdzie jest woda, to bardzo często Destroyer jest grany.
Okej, wiecie co, ja myślę, że moglibyśmy sobie powoli ulepszać tutaj na zapalanie tego mortara, bo boję się, że jak on, wiecie, jak poleci jakimiś szybkimi balonikami, to może być ciężko, a mortar przez to, że zapala, to nawet jest dobry na całkiem, po prostu na te baloniki, które są szybkie. No wiadomo, nie sprawdza się idealnie, ale no mimo wszystko jest nie najgorszy, tak? Okej, on myślę, że z tym grapeshotem w tym momencie może mieć pewien problem. Zauważcie, już mu się trochę baloników przebija, ale okej, on ma jeszcze łódź podwodną. Niedobrze, łódź podwodną, te statki, to będzie mi ciężko, to będzie mi naprawdę ciężko tutaj zagrać, zwłaszcza, że on ulepszy to na reaktor. Jestem pewien, że on ulepszy to na reaktor. A wiecie, jakby ta łódź podwodna ulepszona na reaktor, no jest po prostu bardzo mocna, jest w stanie obronić się przed regrą Rainbow Rushem bez większego problemu. Tu myślę, że mógłbym sobie postawić pyk w taki sposób. I ty będziesz tak ulepszona, bo jednak to, co on przed chwilą na mnie wysłał, ta regeneracja, to jest dość mocny rush. Regeneracja i te. Regeneracja i żółte baloniki. Znaczy nie i żółte, tylko białe. To jest po prostu. To jest taki całkiem solidny rush. Okej, tam poleciał pancerz. Udało mi się go przykryć. Nie, pewnie ustawił armatę na strong, więc niestety nie udało mi się go przykryć. No, nic nie szkodzi. A, muszę szybko ulepszyć w taki sposób mortara. Przestawimy go sobie tutaj. Jakby on wysłał na mnie jakiś kamoraszyk. Okej, bo leci normalny balon, to może jednak wróćmy z tym mortarem tutaj. Pyk, teraz tutaj. Dobra. Dobra, no i zobaczymy. Jeżeli on będzie mnie raszował, to wiecie, po prostu ulepszam to i po problemie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to nam powinno wystarczyć. Raszujesz? Nie raszujesz. Ja poczekam na ceramiki, bo w tym momencie, okej, okay, no jakby mortar mnie tu w tym momencie uratował. Okej, okay, zróbmy w taki sposób, to ulepszenie jest w tym momencie moim zdaniem obowiązkowe tutaj. Ogólnie właśnie warto grać mniej więcej w taki sposób, czyli stawiacie najpierw, jeżeli gracie mortarem, stawiacie najpierw tę małpkę, bo ona jest, aha, okej. Okay. Nie do końca rozumiem, jaka idea przyświecała temu raszowi, znaczy dobra, już rozumiem, bo zrobiło się niebezpiecznie. Kupimy tu zaraz kolejną flarę. Okej, okay, teraz powinienem, jeśli chodzi o taki rush, to powinienem być raczej w 100% bezpieczny. No kusi. To się aż prosi, żeby to zrobić w taki sposób. I kamo, nie? Spróbujmy, wyślijmy jeden taki balon i wydaje mi się, że to powinno nam zagwarantować. A nie, nawet nie wiem, co się z nim stało, szczerze. Aha, okej, okay, ten reaktor pewnie zdjął to kamo. Postawmy tu igiełki, bo teraz powolutku zacznie się pewien problem. Dobra, muszę postawić mortara gdzieś bliżej, żeby stał. I co, możemy lecieć z kobrami. Chłopak na pewno będzie bardzo zadowolony, jak to zobaczy. Oczywiście na strong. Okej, okay, no będzie mnie teraz rushował, spoko. Jakoś zbytnio mnie to nie martwi. W tym momencie jestem zastawiony bardzo mortarami, więc tutaj raczej nie powinno być większych problemów. Dobra. Oczywiście kobry na strong. Tak jak już wielokrotnie wspominałem. Dobra, mam nadzieję, że mnie te rasze zwykłe tu nie wykończą. On ma destroyera i 30 punktów życia. Jeżeli wyśle na mnie Moaba, mówisz, masz Filip, to mogę mieć problem. Aha, bo ja nie mam tierów, dobra. A to nieważne. Aj, z tierami może bym sobie poradził, bo chciałem już sprzedawać mortara i ulepszać, wiecie, na tego skilla. Prawdopodobnie z tym skillem bym sobie poradził, ale tutaj niestety zabrakło mi tierów. Już nawet chciałem sprzedać tego mortara, ale potem sobie przypomniałem. Ale mimo wszystko mogłem to wygrać. Gdybym sprzedał tę małpkę, która rzuca w sensie te shuriken, w sensie rzuca ten bumerang, który przelatuje po prostu po wszystkich balonikach, i postawił zamiast niej tę małpkę z mechaniczną łapką, to myślę, że to by się na sterowiec na pewno sprawdziło dużo lepiej. I troszeczkę powinienem przestawić tamtą małpkę, bo stała w takim miejscu, że no wydaje mi się, że to nie było najlepsze miejsce. No ale dobrze, czekajcie, bo w jakimś celu wyszedłem tutaj i nie jestem pewien dlaczego. Co ja chciałem tu konkretnie zrobić? Zakręcić kołem? Nie, no kręcić kołem kręciłem. Nie wiem dlaczego wyszedłem, szczerze. Aha, wiem co chciałem zrobić. Chciałem zobaczyć, czy ja nie mogę już kupić, aby... Ja już nie mogę kupić po prostu, wiecie, tego czwartego tieru. Bo kto wie. Może już mogę kupić, a męczę się tutaj bez. Ojejku, 525 żółtek.
To jeszcze trochę się trzeba będzie pomęczyć. Okej, wszystkie tiery. No tak, w poprzednim odcinku przecież wszystko kupiliśmy. Oj, zbiera mi się na... No właśnie na to. Dziękuję każdemu, kto napisał w komentarzu. Na zdrowie. Zagramy sobie, spróbujemy sobie na tych rainbowych ruinach zagrać to Random Trio Speed. Ogólnie tutaj na mnie czeka ładnie herbatka, tak jak możecie teraz usłyszeć. Aż sobie wezmę łyka, bo i tak na ten meczek trochę poczekamy. Dobra miętowa herbatka, powiem wam. Ja tak lubię miętową herbatę. Dobra. Olejmy te mecze, bo zanim to się znajdzie, to bardziej mi się opłaca te meczyki za 2000. I wiecie, no meczykami za 2000 szybciej dojdziemy do tego upragnionego miliona. Nie no, ale to może być ciężkie dotrzeć do miliona. W ogóle to wyście mnie nakłonili, żeby to był milion. Nie wiem w ogóle, czy pamiętacie, ale startowo ta seria miała być od 0 do 100 tysięcy. Bo zawsze jak miałem tam te 100 tysięcy medalików, to ludzie się pytali, skąd ja mam tyle medalików. Znaczy, miałem 300 tysięcy, tak, ale wychodzę z założenia, że jak ktoś zdobędzie już 100 tysięcy, to raczej też będzie wiedział, jak zdobyć 300 tysięcy, nie? Bo tak jakby wydaje mi się w miarę logiczne. Ojku, ale chrypa mnie złapała nagle. Że wiecie, że jak ktoś zdobył 100 tysięcy, no to i raczej bez problemu poradzi sobie. Jejku, słyszycie to? Masakra. To przez tą herbatę. Okej. Pozwoliłem sobie wziąć jeszcze jednego łyka, może mnie odchrypi. Myślę, że na tę mapkę jest świetny inżynier. No tu nie będziemy grali kobrami, to nie ma sensu moim zdaniem. Niech będzie mag, niech będzie mortar. Albo nie, niech będzie ninja. Samolot, okej, może być, chociaż tu i tak nie dotrwam do rundy, gdzie ten samolot będzie mi jakkolwiek służył. Chociaż kto wie, może dotrwamy tu do regrow Rainbow Rusha. Próbmy może w taki sposób. Okej. On zaczął grać ninją. Ósma runda i ma problem, no ale wiadomo, na razie jest runda pierwsza, tak, także nie mamy co aż tak wybiegać do przodu. Wydaje mi się, że najlepiej kupić to ulepszenie w tym momencie. Zobaczymy, czy on będzie coś na mnie wysyłał. Nic na mnie nie wysyła, jest to trochę dziwne. I gra jeszcze farmą. Oj, da się tu tak grać, ale naprawdę trzeba mega ogarnąć. Ja się nigdy nie porywam na tej mapie na grę farmą, serio. Naprawdę trzeba ogarniać po prostu, żeby na tej mapie zagrać farmą. No zobaczymy, może nam zaprezentuje jakiś naprawdę fajny poziom. My gramy Iko. No widzicie, postawił farmę, no ale niestety no mapka z shurikenami no już sobie nie radzi, nie? Lecą baroniki w grupie i ona już, widzicie, już... Już nie nadąża, już był zmuszony kupić double shota, ale z drugiej strony powinien dać radę moim zdaniem. Ulepszymy sobie tego inżyniera na Bloom Trapa, na pułapkę, a to dlatego tego, żeby... No w sumie... Nie wiem. Już mam nadzieję, że on w ogóle postawi tego Bloom Trapa tutaj, a nie, że wiecie, że on postawi tu, bo to też w sumie idą baloniki, pewnie też tu może postawić. Ogólnie zawsze najbardziej się opłaca ulepszać tego inżyniera, który jest bardziej na końcu. Na pułapkę, a to dlatego, że wiecie, gdybym ulepszył na przykład, no nie wiem, na tej mapie nie potrafię wam tego pokazać za bardzo, nie potrafię wam wytłumaczyć, o co mi chodzi konkretnie, ale no chodzi mi o to, żeby ta pułapka wciągała tylko faktycznie te rasze, które są dla nas zagrożeniem, a nie każdy przypadkowy rasz. Dlatego po prostu najrozsądniej jest stawiać je na końcu. Okej, ta mapka z bumerangiem, no spoko, tylko... Przyznam się szczerze, że będzie miał duży problem, jak ja zacznę go kamo, na przykład kamo żółtymi raszować. To nie wydaje się takie głupie, patrząc na to, co on tu aktualnie ma. Chociaż ma farmy i tutaj ma, myślę, że spokojnie zamrożone, tak to sobie nazwijmy, 2000 golda, tak? Wystarczy, że sprzeda te farmy i ma 2000. No ale dobrze, wydaje mi się, że powinniśmy sobie jako tako poradzić. Powiem wam, że już tak bardzo chcę mieć te wszystkie tiery, naprawdę, no bo będzie dużo łatwiej, no nie będę was oszukiwał, no będzie naprawdę dużo, dużo łatwiej, jak już te wszystkie tiery... będę miał. Czy jak ja tu postawię maga? Boję się, że mi na tę pułapkę nie starczy, nie? W sumie to... I tak tego maga muszę postawić, jakby tu miał polecieć jakiś kamopancerz. W sumie ja bym go mógł ścisnąć kamopancerzem. Chociaż może być tak, że wiecie, ja w 12 rundzie zacznę wysyłać kamopancerz i zanim, wiecie, wszystkie te baloniki zdążą go pokonać, to on mnie rozwali w następnej rundzie w 13 regrow Rainbow Rushem. Tak by też mogło być. Wydaje mi się, że tutaj najlepiej byłoby kupić to tornado, jeśli mam być 4, ale boję się, że nie zdążę. Boję się, że nie zdążę. No zobaczymy. Zobaczymy, co on na mnie wyśle. Na pewno ta pułapka nie jest złym pomysłem, ale no jest bardzo droga. Ona kosztuje 3,5 tysiąca i raczej prawie na pewno do niej nie dozbieram. Zróbmy coś takiego i zobaczymy, jak on na to zareaguje. Może poleci jakiś boost. Myślę, że jest taka szansa.
super, zużył boosta już teraz, a w ogóle udało nam się pokonać takim raszem. No, warto, powiem wam szczerze, warto czasem właśnie tak podgryzać. Ja ostatnio bardzo polubiłem ten rasz, który właśnie składa się z zeber z regeneracją i potem wysyłacie normalne białe baloniki. To jest naprawdę taki rasz, którym naprawdę można podgryźć, głównie graczy, którzy grają właśnie pod farmy. Bo oni nie są zbytnio przygotowani na taki rush. Mnie osobiście, jak gram pod farmę, taki rush również by mocno irytował, nie? No bo co, ja gram zazwyczaj dart małpkami i armatą, a jak wiecie, zebry są bardzo mocne na armatę, więc w tym momencie, a w rundzie 12 ja mam zazwyczaj tylko dwie dart małpki, więc one sobie tak średnio poradzą z takim rushem, po prostu, który składa się z grupy żółtych balonów plus jeszcze z dodatku. Oho, świetnie. To będzie bardzo fajny mecz. Plus jeszcze z dodatku w postaci... O nie, zdobyliśmy koronę chyba srebrną, moi drodzy. Nie, to nie wygląda, ale wygląda lepiej niż ta. Wygląda lepiej niż ta. No dobrze. Okej, on ma brązik, ale oczywiście oszukuje. Był siódmy na świecie, świetnie. Myślę, że możemy tutaj zagrać tak, jak graliśmy dotychczas. On prawdopodobnie będzie grał pod farmy. No zobaczymy. Zobaczymy. Myślę, że to będzie w ogóle ostatni meczek na dzisiejszym odcinku. No może to też zobaczymy, bo jeżeli skończy się za chwilę, no to nie będzie ostatni meczek. Gdzie by tu dobrze było postawić tę małpkę z bumerangiem? Ona nie zyskuje zasięgu chyba na żadnym ulepszeniu, więc najrozsądniej byłoby ją postawić chociaż z drugiej strony. Chyba tutaj, chyba tu będzie najlepiej. Okej, kupujemy sobie tę ulepszonka. Przywitajmy się z gościem. Super, gra pod farmy, więc raczej dobra nasza. No ale zobaczymy, może się okazać, że jednak da nam wycisk. No patrząc na win rate, 4000 wygranych. No i najgorsze jest to, że nam tych tierów brakuje, nie? Ja nie jestem w stanie... W ogóle też dlaczego się zastanawiałem, czy by tu nie postawić małpki, bo ona na czwartym tierze ma te obracające się takie, wiecie, bumerangi wokół niej. I ona jakby świetnie by się sprawdziła na jakieś regrow rainbow camo, regrow rainbow rush, na wszystko tego typu. No ale niestety ja nie mogę jej przecież postawić. Właśnie sobie zdałem sprawę, że ja nie mam takiego... Przecież nie, wiecie, nie mam takiego, jak to się mówi, no nie mam tego tieru, niestety. Niestety, no okej, on się będzie tu bronił ładnie w zaparte, no spoko. Już sobie postawimy w taki sposób, no i dalej go raszujemy, zobaczcie. Dalej bez przerwy go raszuję, a już mam nawet postawioną tę małpkę z bumerangiem i po prostu, wiecie, w sensie tę małpkę z tą łapką mechaniczną. Okej, no on już jest zmuszony postawić dwie dart małpki. Okej, no dajemy mu wycisk, na pewno dajemy mu wycisk. Ojku, on ma te gold weapons, widzicie? Ma złote igiełki, to oznacza, że musiał kupić, bo żeby kupić te złote bronie, to najpierw trzeba kupić zwykłe, w sensie srebrne. Srebrne są za 10 milionów, a złote są za chyba 75 milionów, więc łącznie musiał mieć 85 milionów medalików, także... Szanuję. Co tu dużo mówić? No szanuję, szanuję. Dobra, ogólnie na pewno myślę, że w rundzie 8 musimy mieć mortara, więc może powinienem trochę przystopować i postawić sobie jakoś mortara, tak mi się wydaje, żebym nie przeholował trochę z tym raszem. Chociaż on raczej nie będzie na mnie nic wysyłał, bo gra pod farmy, no ale nie dajcie się tak zmylić, nie? Bo wiadomo, że jak ktoś gra pod farmy, no to... Hej, jednak jakby finalnym celem w tej grze jest wygrać, więc jeżeli ktoś będzie mógł wygrać, no to wykorzysta. Ja właśnie boję się, że on to wykorzysta. Bo jednak w tym momencie jakbym nie zraszował żółtymi, to mógłbym mieć problem. Muszę ulepszyć na zapalanie i już problem powinien zniknąć. Okej, zostawię sobie tak. Okej, spoko, teraz jak dostanę, no, teraz jak dostanę te pieniążki co 6 sekund, no to miałem akurat na ulepszenie właśnie pod to zapalanie. Dobra, zróbmy tak, zróbmy, nie wiem, jakieś tam combo wyślijmy na niego. Oparcie, sprzedał jedną dart małpkę, cwaniak. Przykryjmy teraz białe baloniki żółtymi balonami. No okej, to mu za wiele nie zrobiło. Nawet fajnie sobie radzi, nie? Ładnie farmi, a przy tym mimo wszystko zauważcie, że się broni, tak? Więc nie dość, że ładnie farmi, to jeszcze się broni, więc to nie jest dla nas dobry znak, ale trzeba mu to... Ojejku, masakra. Trzeba mu to przyznać. W ogóle ostatnio coś mnie katarek złapał, mam nadzieję, że nie będę chory. Wystarczy wysłać baloniki z pancerzem, przykryjemy je oczywiście żółtymi balonami. Znaczy nie żółtymi, tylko różowymi. Oj, powinienem tych różowych trochę więcej wysłać, bo tak to on widzi, co się tu dzieje. Dartling gun. Naprawdę ciekawe. Okej, szanuję. Szanuję, jako ta wieża Dartling gun. Ciekawa sprawa.
Dobra, to wydaje mi się, że najlepiej będzie znowu postawić wyjątkowo tę małpkę z łapką. I flarę mamy, więc tu nie powinno być problemu. Okej, okay, mamy te dwie takie małpki. Mam nadzieję, że one sobie poradzą z ewentualnym jakimś regrow Rainbow Rushem. Potrzebuję teraz drugiego mortara, to na pewno. Drugi mortar by mi się bardzo przydał. Niech będzie tutaj. Jakby wiecie, jakby się zdecydował, że jednak będzie mnie raszał jakiś regrow Rainbow Rushem. W sensie jakimś Camo Rushem po prostu, to będę ulepszał tego mortara. Dobra, bo jak on to zobaczy, to będzie próbował mnie wykończyć. On się nie spodziewał zapewne, że ja gram kobrami, bo zazwyczaj się stawia dużo wcześniej. No ale to teraz postaramy się go tu wyjaśnić. Prawdopodobnie poleci we mnie sterowcem, no ale zobaczymy. Ja mówię, ja się tu spodziewam jakiegoś solidnego Camo Rusha, no ale zobaczymy. Tak jak mówię, no zobaczymy po prostu, nie ma co gdybać. Trzeba po prostu poczekać i zobaczyć, co on takiego na mnie wyśle. Dobra, już kobry, tak jak widzicie, kobry już coś tam boostują, jeśli chodzi o baloniki po stronie przeciwnika, więc świetnie. 550 przychodu. No jeśli chodzi o grę kobrami, to ja zawsze mam dylemat, czy to wystarczy, czy nie wystarczy. Ale wydaje mi się, że na chwilę obecną tak. Dodatkowo dostajemy co turę jeszcze po 80 za każdą kobrę. Niby nie jest to dużo, ale mamy już 4 kobry w taki sposób ulepszone, co łącznie daje nam 3200 to bym chciał. 320 co turę, więc to mi się wydaje nie najgorsze. Nie najgorszym akurat rozwiązaniem. Dobra, bo on to zobaczy. On to na stówę zobaczy. Ja tu mam tego rodzaju problem, znaczy problem tego typu. Tyk, super. Teraz już ewentualnie, jeżeli on już by chciał mnie tak zraszować, to ja raczej powinienem sobie poradzić. Jejku, sorry, że wiecie, że przetrę sobie nos, ale po prostu leci mi, wiecie, leci mi z nosa. Katar mam niesamowity. Dobra. Wiecie, czym on mnie rozwali? On wyśle na mnie w rundzie 20 masę sterowców. On tak zrobi, nie? Wyśle na mnie w rundzie 20 naprawdę full sterowców. Myślimy coś takiego. No, trochę się tego boję, bo ja nie do końca mam jak się na to bronić. Jak on na mnie na przykład w rundzie 20 wyśle, nie wiem, no... 8 sterowców. No to ja raczej nie wybronię tymi małpkami, jakie mam. No ale może z boostem to wejdzie. No zobaczymy, jeszcze tu są te kobry na strong. One teoretycznie coś tam mi powinny dać, no ale zobaczymy. Wow, w ogóle parcie jakiego strona teraz wygląda. Naprawdę solidnie ten. Solidne rasze już tutaj lecą. Te kobry naprawdę fajnie działają, no ale powinienem ich mieć więcej. Trochę też zaniedbałem dostawianie tych kobry. No niepotrzebnie. Okej, okay. Spodziewałem się, że on wyśle na mnie masę moabów, ale tego nie robi, nie wiem dlaczego. Ma już fabrykę, ma już również bank. No dobra, to może być dla nas mega niebezpieczna sytuacja, no ale zobaczymy. Może uda nam się jakoś wybrnąć. Nie wierzę, że 7 dart małpek mu wystarczy, żeby się przed tym wybronić. No ale niestety, patrząc na to, jak mu na razie idzie, boję się, że mu może wystarczyć. Boję się, że mu może wystarczyć. Dobra, no ja myślę, że ja też muszę czymś zacząć go powoli raszować. Okej, okay, no dostawił Juggernauty. Ale troszeczkę tam dostał. Okej, okay, zboostował? Udało się wygrać. Wow. Wow. No moi drodzy, kobrami wygraliśmy na gościa, który ma naprawdę niezły winrate. Zobaczcie, 77% winrate'u. 7 na świecie, a udało nam się wygrać. Robimy postępy w naszej serii od zera do milionera, jak widzicie. No cóż, moi drodzy, to była taktyka, to były kobry. Wyszło nam to chyba na dobre, zamiana Monkey Village na Mortara. Faktycznie jest to dobry pomysł, dziękuję za tę radę właśnie w komentarzu. Ja w ogóle o niej zapomniałem, bo ja to już kiedyś widziałem, ale nie wiem, zapomniałem po prostu, że... Wiecie, czasami tak jest, że wiecie, że w jakiś sposób można grać, że to zadziała, ale po prostu o tym zapominacie jakimś magicznym sposobem. Także dziękuję za tę radę w komentarzu, czy też po prostu za przypomnienie mi. I cóż... Ja się z wami żegnam, zobaczymy sobie jeszcze tylko klasycznie rankingi, bo zawsze sobie tutaj na tej serii jest to coś, co nas bardzo oczywiście interesuje. Z 11 godzin kończy się ten sezon, my aktualnie mamy silver, no nie sądzę, żebym zdążył, żebym wbił coś wyższego. Tutaj mamy 1000 pozycję, no gdybym się wbił do chyba, nie, za top setkę jest ok. Nie, za top... A, nieważne, nie wiem w sumie, ale mamy 1200 nagrody. A w prestiżowej jak to wygląda? No pewnie tam ledwo jakąkolwiek koronkę. No jakoś tam mamy, nawet nie najgorzej. Spoko, 6000 miejsce. Ciekawe, czy znaleźlibyśmy tego gościa na rankingu, nie? Z którym graliśmy, to mogłoby być ciekawe.
Mamy tu tego gościa, mniej więcej pamiętam, jak on się nazywał. W sensie, jak zobaczę jego nazwę, to będę wiedział, że to on. Nie wiem, czy wy też tak macie, że czasami tak jest, że o, to on był. Australian Gold. No super, gościu, słuchajcie, aktualnie 38 i udało się wygrać. Nice. Dobrze, ja wam dziękuję za uwagę. Nagrałbym trochę dłuższy odcinek, ale mam katar. Okropny katar i po prostu wiecie, idę wydmuchać nos. Zresztą i tak zaraz zabieram się za nagrywanie kolejnego odcinka, ale to nie z małpek. Dobrze, także dziękuję wam za uwagę. Już po raz enty. Do usłyszenia. Miłego dnia wam życzę i cześć. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał.